Cześć, jestem Bart. Witam Was w kolejnym odcinku poświęconym kalendarzom adwentowym. Zobaczcie, byłem w sklepie Action, kupiłem sobie fajny sweterek. Co o nim myślicie? Bomba, 8 euro. Może będzie również i u Was w sklepie. A kalendarz dzisiejszego odcinka? Isana. Kosztował 16,99 euro. Link do niego znajdziecie w opisie filmu. A jeżeli chcielibyście zobaczyć jego konkurencję, to będzie tu. To jest balea z DM-ki. Ogólnie kalendarz jest bardzo duży. Jak Wam się podoba ta grafika? Taka świąteczna, nie? Tył nie zdradza zawartości. To jest duży plus. Ale z tyłu była też taka karteczka. Nie potrzebujemy tego, więc w tym momencie kalendarz idealnie nadaje się na prezent. Można go komuś dać i to jest totalna niespodzianka. Co ciekawe, tutaj są takie dwie dziurki jeszcze na odwrocie, więc można przełożyć sobie pewnie jakieś sznureczki i gdzieś sobie go zawiesić nawet, więc to też jest duży plus. Dajcie znać w komentarzu, czy też kupujecie ten kalendarz co roku, a my przechodzimy do otwarcia, bo już się nie mogę doczekać zawartości. A sam nie patrzę na tą karteczkę, bo psułbym sobie zabawę. Cześć, witajcie z bliska. Kalendarz dzisiejszego odcinka. Mamy numerek pierwszy. Zobaczymy, czy pójdzie ładnie rękami. Jest to mała tubka z peelingiem do twarzy. Całe 20 ml. Okienko sobie wdusimy. Numer drugi. Takie trochę mniejsze. O, i coś się trafiło, ale lepiej z Dinksem. Jest to olej pantenowy, chyba do twarzy. Także tutaj się to tak robi knak i wtedy się wsmaruje w twarz. Numer 3. Jest to kremowy olejek pod prysznic o zapachu migdałowym, całe 30 ml. Numer 4. Jest to balsam do ust z witaminą E, 10 ml. Numer 5. Coś tam siedzi. Szklany pilniczek. Ale nawet nie chcę wyjść z tego, nie? Taki o. Numer 6, czyli takie większe okienko. Mikołajki. Naklejki na paznokcie. Numer 7. Jest to odżywka do włosów, całe 30 ml, więc zapewne będzie gdzieś szampon. Numer 8. I się nie myliłem, mamy tutaj szampon, 20 ml. Tylko, że odżywka miała ich 30. Numer 9. Kolejna ampułka. Jest to ceramid koncentrat, czyli też do smarowania w twarz. Knak i smarujemy. Numer 10. Krem do rąk, 24-godzinna pielęgnacja, 20 ml. To mi się akurat przyda i to na zaraz. Mam takie suche palce. O, nieźle. Pachnie? Ładnie pachnie. Zapach na plus. Numer 11. Od razu otworzę sobie Dinksem, bo posmarowanymi palcami może być ciężko. A nie, jest git. Gumka do włosów, taka ala harmonijka. Numer 12, czyli połowa kalendarza. Balsam do ust, 4,8 grama. Pamiętajcie, zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie, możecie również wesprzeć kanał, a jeżeli ktoś chciałby postawić mi wirtualną kawę, wszystkie informacje znajdziecie w opisie filmu, a my jedziemy z kolejnym okienkiem. Numer 13. Jest to taki krem pod prysznic, ala żel pod prysznic, 30 ml. Numer 14. Balsam do ciała, 20 ml, taki po prysznicu, czy tam po kąpieli. Numer 15, czyli te większe okno. Są to dwa padcy pod oczy, na zmęczone lub po prostu nawilżają skórę.
numer 16. Glow and Shine, taki koncentrat. Jakiś taki biały jest, nie? W tej tubce. Testujecie takie coś? Dajcie znać w komentarzu. Numer 17. Ole, twardo siedzi. Jest to gąbeczka do makijażu. Zobaczcie, wkładacie paluszka i tak w puderek i na twarz. W puderek i na twarz. Albo w cokolwiek innego. I też na twarz. Ha, fajne. Numer 18. Jest to relaksacyjna maska na twarz o zapachu masła kokosowego w takiej tytce i całe 8 ml. Numer 19. A mi tu cater po podłodze łazi. Jest to serum do wsmarowania na twarz w takiej tytce 10 ml. Numer 20. Jest to peeling do rąk, całe 20 ml. Też się przyda, a potem ten krem używać najlepiej. Numer 21. Cyk. Koncentrat z witaminą C. Pewnie też na twarz. Ampułeczki. Mamy 4 różne ampułki. Teraz pytanie, czy wsmarowuje się je każdą po kolei, czy na każdy dzień jest osobna. Bo nie wiem, ja bym użył wszystkie naraz najlepiej. Taki miks, kociołek panoramiksa bym zrobił. 22. Jest to maska na włosy. Całe 20 ml. Pewnie jakaś regeneracyjna. Numer 23. Jest to body fluid na twardą skórę do ciała. Jeszcze czegoś takiego w życiu nie używałem. 20 ml. Dajcie znać w komentarzu, co to jest. Teraz małe sprawdzenie. Wszystkie okienka w dusze do środka. Żeby się nie okazało przypadkiem, że jakiegoś zapomniałem, jak w poprzednich kalendarzach. Cyk. Cak, 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 cak. Pozostało nam ostatnie okienko, numer 24. Tutaj. Jest to opaska na włosy, chyba do makijażu, także po myciu albo przed myciem zakładamy sobie to na włosy, żeby nie leciały na twarz i jedziemy z tematem. Takimi gąbeczkami, pudrami i tak dalej, żeby czasami się włosy w to nie mieszały. Chyba. Pięknie. Zapraszam na krótkie podsumowanie. Wszystkie produkty z kalendarza adwentowego leżą przed nami. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Czy używacie na przykład takich ampułek albo masek do twarzy. Co ciekawe, fajna gąbeczka, takie jeszcze nie widziałem, żeby można było palec wsadzić do malowania. Jeszcze mi spadł nawet, ale to nic. Link do kalendarza znajdziecie w opisie filmu. Pamiętajcie, zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. Możecie również wspierać kanał, zaprosić mnie na wirtualną kawę. Wszystkie udostępnienia filmów mile widziane, ponieważ zwiększa to zasięgi, a my widzimy się w następnym filmie. Cześć! A teraz w tym samym miejscu siedzę i obrabiam dla was filmy. Bo za chwilę do pracy muszę iść.